Cześć Wam. Dzisiaj będzie taki filmik na temat tego LG K51S. Zobaczymy, jak wyglądają ustawienia w tym telefonie. Także do dzieła. Ustawienia telefonu wyglądają następująco. Niech złapie mi ostrość. Sieci internet, podłączone urządzenia, dźwięk, wyświetlacz, blokada ekranu i bezpieczeństwo, rozszerzenia, cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska, aplikacje i powiadomienia, bateria, przechowywanie, konta, gogle, system, ułatwienia dostępu. To tyle w kwestii ustawień. Jaka jest lista? I teraz sobie zobaczmy, tak po kolei będziemy przychodzić mniej więcej pokazywać, jakie są ustawienia. Sieci internet. Sieci internet to wiadomo, że mamy tutaj Wi-Fi, dane komórkowe, ustawienia połączeń, powiązane, tryb samolotowy, siecie komórkowe, VPN, prywatny DNS. To jest fajne z tym DNS-em. No podejrzewam, że sobie można tutaj wpisać jakiś DNS taki na przykład od Google 8888 albo jeszcze jakiś inny. Są takie DNS-y, które po wpisaniu na przykład blokują strony jakieś tam dla dorosłych. To jest dobre w przypadku, gdy ktoś ma dzieci i nie chciałby, aby one miały dostęp do takich stron. Można to znaleźć w Google bez problemu. Się bawiłem kiedyś właśnie w zmianę DNS-a i faktycznie to działa. Dane komórkowe. Tu można włączać, wyłączać. Ustawienia połączeń, poczta głosowa i takie inne. Blokowanie połączeń, to nie wiem, czy to jest blokowanie w sensie przez sam telefon, czy to chodzi o operatora. Tak, to chodzi o operatora bardziej. Dobra, tym się nie będziemy bawić. No, teraz muszę poczekać, aż... Tak, to jest od karty SIM. Inne ustawienia. To było dane komórkowe, nie, ustawienia połączeń. Powiązane. Punkt dostępowy Wi-Fi możemy zrobić z telefonu hotspota. Sieci komórkowe. Punkty dostępu, operator sieci, tryb sieci. Tryb sieci jest automatyczny i dwa ręczne. UCDM i GSM. VPN, prywatny DNS. To było sieci internet, teraz podłączone urządzenia. Mamy Bluetooth, NFC, Android Beam, panel udostępniania, udostępnianie pliku, drukowanie. Dźwięk, profil dźwiękowy, głośność, dzwonek, ale twarz w połączeniu przychodzący nie przeszkadzać, jakość dźwięku i efekty. Zobaczmy sobie jakość dźwięku i efekty. Mamy normalizuj dźwięk, korektor jakiś. I DTS:X3D Surround. A to chyba działa z określoną aplikacją, czy jakoś tak. Tryb wibracji, dźwięk klawiatury numerycznej. Oczywiście wybór dzwonku, dźwięk powiadomień. Dobra, dźwięk jest, wyświetlacz, ekran główny. Tapeta i motyw, czcionka, nowy second screen. To nie wiem, o co chodzi, że jakiś dodatkowy nie wiem, ekran. Domowe przyciski dotykowe. To są te tutaj. Ok.
to będzie można się pobawić jakąś zmianę w ogóle. Zrobię może tak, żeby było widać cały telefon. Tryb nocny, skalowanie aplikacji. Ciekawy jestem, co to jest. Aha, dobra. Rozmiar ekranu. Jasność. Wygaszacz ekranu, autoobracanie ekranu. Mini podgląd. Przesuń energicznie przednie przyciski dotykowe lewo w prawo, aby zmniejszyć rozmiar ekranu. Się tym nie będziemy na razie bawić. Blokada ekranu i bezpieczeństwo. Google Play Protect. Znać moje urządzenie, aktualizacja zabezpieczeń. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Nie, wszystko jest najnowsze. Wybierz blokadę ekranu, spersonalizuj ekran blokady, ustawienia bezpiecznej blokady, odcisk palca. Tu już dodałem swój odcisk palca i mojej mamy, także ja mogę go odblokować i ona bez problemu. Lokalizacja. Tą blokadę SIM. To było co blokada, tak? Mamy takie opcje, już pokazałem. Rozszerzenia. Gry, Smart Doctor. Gry, podwójna aplikacja, skróty, Knock On. To jest Knock On, że podwójnie dotykamy ekranu. Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska. Takie opcje jakieś. Aplikacje i powiadomienia. Informacje o aplikacji, 70 zainstalowanych aplikacji. Czas używania. Powiadomienia. Zezwolenia aplikacji. Bateria, zużycie baterii. Tutaj jest akurat w tym telefonie bateria 4000 mAh, także jest sporo. Nieograniczone aplikacje w tle. Oszczędzanie energii wyłączone jest. Rozszerzone, maksimum. Pamiętam, że kiedyś w Soniaku w jakimś oszczędzanie energii było bardzo fajne. Połączenia głosowe 6%, Google 1, aparat 1, usługi Google. Była bateria, przechowywanie, to jest pamięć wewnętrzna. Jak wiemy, mamy tutaj chyba 64 giga pamięci, z czego 50 jest dla użytkownika, 46 jest wolnych giga. Konta. No i zobaczyliście adres Google mojej mamy. No to spoko. Możecie pisać maila. Miłosna. Żartuję sobie. Google. System. Centrum aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania. Szukaj aktualizacji. Oczywiście jest najnowsze wgrane. Ale teraz zauważyłem tutaj jeden błąd w tym telefonie. Patrzcie, co się stanie, jak nacisnę aktualizację aplikacji. Patrzcie, ile jest niby do pobrania. Naciskam. Nic się nie dzieje. Jakiś błąd jest w ogóle. Także jeżeli to ogląda Engineer of LG Systems, proszę to naprawić. Nie działa. W takim telefonie, no. Dupa. Język klawiatura. Tu możemy sobie zmieniać klawiatury. Zarządzanie klawiaturami. Gboard jest jako domyślna, wcześniej była klawiatura LG, ale Gboard jest dla mnie, znaczy dla mnie jest spoko, ja ustawiłem to mamie, jest, powinno jej się też spodobać.
klawiatura sprzętowa, korekta pisowni, autouzupełnianie, przetwarzanie tekstu na mowę. Tak, wyłączyła mi się już muzyka na YouTubie, tak? Nie, myślałem. Prędkość kursora, odwrócony, odwróć przycisk myszy. Data i czas tu możemy sobie ustawiać. Pamięć. Uruchom ponownie i zresetuj. Informacje o telefonie. Widzicie, mamy takie informacje. Informacje o oprogramowaniu zobaczymy sobie. Wersja systemu Android 9. Informacje o sprzęcie. Nazwa modelu LMK510 EMW. A to dziwne. Dobra. A chciałem coś zobaczyć, jak się włącza tryb programisty. To nie tu, wersja jądra. Okej. Jestem już, jeszcze hasło muszę pisać. Jesteś teraz deweloperem. Zobaczmy sobie, jakie ma teraz opcje dla programistów. Ok. To są opcje programistów. Tryb kolor zdjęcia. Wow. Tryb pokazowy, szybkie ustawienia, developer times, debugowanie USB. To się przydaje przy niektórych tam aplikacjach. Przyspieszenie sprzętowe tetheringu. Wybierz konfigurację USB. Bluetooth, ojej. Sporo tych opcji jest tutaj. Ja pierdzielę. No. Dużo opcji jest. Chciałem coś zobaczyć, jakie on ma opcje do tego USB-ka. Gdzie to było? Nie no, gdzie to było? Wybierz konfigurację USB. Aha, czyli musiałem włączyć. Debugowanie USB, ok. Co i teraz musiałbym? Nie można. Dobra, jakiś błąd też. Tak wygląda menu w tym telefonie. Tak jak już wam pokazałem. I to by było na tyle. Taki następny filmik o tym LG-ku K51S. Jakby ktoś był ciekawy. Założone jest teraz to etui. Wiecie, co mi się nie podoba strasznie? Jak są przyciski od głośności po lewej stronie, no bo jak trzymam telefon, to raczej, no chociaż mogę tutaj kciukiem sobie wybierać. Ok.
Okej, okay, niech będzie. Jeszcze nie znalazłem opcji, żeby sobie można było na przykład przypisać do tych dwóch przycisków jakieś funkcje, załóżmy na to, albo chociaż do tego. I to było na tyle. Kończę, pozdrawiam, trzymajcie się.